Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Bernasiak, a na kanale Aroma dzisiaj zapraszam Państwa do zabawy, do tagu perfumowego. Do tagu, do którego nikt mnie nie nominował, nominowałam się sama, ale postanowiłam dołączyć, gdyż dzisiaj jest niedziela, dzisiaj jest piękny, wolny dzień. Być może Wy również będziecie mieć możliwość, okazję i chęć na taką, a nie inną rozrywkę. Dlatego zapraszam Państwa. Mam tutaj 15 pytań, bardzo ciekawych pytań. Niektóre pytania już kilka razy się pojawiały w innych tagach, bądź też opowiadałam o tych rzeczach w jakichkolwiek innych wideo u mnie na kanale, ale myślę, że takie podsumowanie, jeżeli już, to tak krótko. Jeżeli będą to pytania, które się ponawiały, to tak krótko tylko opowiem o tej tematyce. Będzie fajne. Jak zwykle. Monika zakręcona na maksa. Okej, zaczynajmy. Jak weszłaś w świat perfumowego YouTube'a? Otóż, kochani, jak wiecie, 16 lat, od 16 lat, powtarzam chyba 3 lata już, więc może tak, od 2005 roku zajmuję się perfumami, czyli to będzie już 18 lat. Zajmuję się perfumami, sprzedaję perfumy, dystrybuję perfumy, polecam, wącham, testuję, recenzuję, ale tak na małą skalę. Natomiast od 3 lat, w lutym minie 3 lata, założyłam kanał na YouTubie i opowiadam o perfumach na YouTubie. Dlaczego to zrobiłam i jak to wszystko się zaczęło, jak weszłam w ten świat? Otóż pamiętam, jak któregoś razu pojechaliśmy do znajomych i oni zapytali mnie, jak biznes, co tam się dzieje u nas i tak dalej, co u nas słychać, a ja wtedy już taka pewna siebie, już ten pomysł świtał mi w głowie już, wiecie, kilka tygodni, tak? Ale pewna siebie powiedziałam, od jutra zaczynam nowy rozdział w moim życiu. Otóż będę nagrywała recenzję wszystkich perfum na kanale na YouTubie. Ale jak? Założyłaś kanał na YouTubie? No otóż zrobiłam trochę źle, bo nie założyłam kanału na YouTubie właśnie w 2020 roku, tak? Bo to będzie w 2021 roku, tylko reaktywowałam swoje konto na Google i tak naprawdę chyba mam już 16 lat to konto na Google i na tym starym koncie na Google utworzyłam sobie kanał na YouTube, więc jak wejdziecie w taką statystykę, od kiedy powstał mój kanał, to zobaczycie pewnie 2000 któryś tam, może nawet czwarty rok. Więc na tym starym koncie utworzyłam kanał i powiedziałam o tym pewna siebie, gdyż wiedziałam, że już nie ma odwrotu. Postanowiłam, będę nagrywała, więc to pierwszy odcinek był dla mnie bardzo stresujący, był dla mnie niezwykle stresujący. Co mnie do tego zmotywowało? Otóż to, iż zauważyłam, że nie do końca moi klienci w perfumerii chcą mnie słuchać. Nie do końca mają chęć tak wchłonięcia się w to, co ja chcę powiedzieć. Czyli w składniki, czyli w historię, czyli cały ten taki taką otoczkę tej sprzedaży tych perfum. I ja chciałam wręcz mówić więcej, a oni chcieli mniej słuchać. Postanowiłam, że właśnie kanał na YouTubie będzie takim miejscem, gdzie będę mówiła, mówiła i mówiła. Tak jak mówię do klientów przy ladzie, tego będę mówiła sobie po prostu do telefonu. Będę się nagrywała. Zobaczę, czy czasem w Polsce nie ma ludzi, którzy mają ochotę tego posłuchać i mają ochotę ze mną zostać na dłużej. I tak właśnie robiłam. Codziennie. Wyobraźcie sobie, że przez pierwsze pół roku nagrywałam 5 razy tygodniu. Więc byłam niezwykle cierpliwa, niezwykle byłam również systematyczna i naprawdę robiłam to mimo tego, że dostawałam mnóstwo hejtu, więc podziwiam się dzisiaj i z perspektywy czasu wiem, jakie to jest trudne, wiem, jakie to jest trudne w ogóle zacząć, wiem, jakie to jest trudne w ogóle przetrwać i nie zrezygnować. I dlatego tak z perspektywy czasu siebie podziwiam za to. I wiem o tym, że moja obecność na YouTubie zmotywowała też inne dziewczyny do tego, aby nagrywały cierpliwie, nagrywały systematycznie i bardzo, bardzo mi się to podoba. Ja uwielbiam konkurować, uwielbiam pomagać i wspierać i uwielbiam, kiedy jednak jest
jest jakaś fajna wspólnota, gdzie można się wymienić doświadczeniami, można się wesprzeć, można na podstawie swoich własnych doświadczeń, na doświadczeniach innych osób stworzyć coś fajniejszego, lepszego. I ja uważam, że taka konkurencja jest czymś niesamowitym. Każda z nas, każda z dziewczyn, która nagrywa na YouTubie, jest inna. Każda ma oczywiście swoje własne, oczywiście obiektywne, nie obiektywne, opinie na ten temat, na temat perfum, na temat nowości, na temat danego zapachu, na temat tego, jak stosować zapachy, jak powinniśmy wybierać perfumy, czy powinniśmy je kupować w ciemno, czy dekanty, czy próbki, czy testery. To fajne jest, to jest wszystko fajne, ta różnorodność jest niesamowicie fajna. Ja jestem gdzieś tam po środku i lubię czasem właśnie posłuchać i się wręcz zainspirować innymi youtuberkami, chociaż przyznam Wam szczerze, że ograniczam sobie w ogóle sama sobie ograniczam dostęp informacji, dlatego że bardzo szybko ja łapię różne przyzwyczajenia, łapię różne nie do końca dobre jakieś nawyki. Ja bardzo często na przykład zauważyłam, że łapię również nawet akcent osób, których oglądam. Więc zazwyczaj nie przywiązuję się tak aż bardzo długo do jednej osoby, bo mam wrażenie, że po prostu mogę kogoś potem naśladować łatwo. Mam chyba taki dar krasomówczy, że po prostu rzeczywiście potrafię szybciutko w jakąś rolę tak wniknąć głęboko na podstawie obserwacji, na podstawie słuchania, że potem trudno mi jest jakby od tej roli się odkleić. Więc staram się nie oglądać nikogo z moich koleżanek YouTube'owych dłużej, ale znam wszystkie i bardzo cenię to, że jesteśmy wszystkie inne. I bardzo cenię te, które są systematyczne, cierpliwe i po prostu robią to, co lubią. I tyle. Kto był pierwszą osobą, którą oglądałaś? Wiecie co, może trochę inaczej przekłamuję te pytania, bo sobie rzeczywiście je szybciutko tutaj zanotowałam. Oczywiście ja się zajmuję perfumami, tak jak Wam powiedziałam, od 18 lat, więc na samym początku oglądałam tylko Olfaktorię. Olfaktorię i ona rzeczywiście mi swoją wiedzą potrafiła mnie zaskoczyć swoją wiedzą, potrafiła mnie nawet czegoś nauczyć, kiedy nagrywała rzeczywiście systematyczne filmy o perfumach. Co ciekawsze, nigdy nie byłam na jej Instagramie, nigdy nie chłonęłam jej jakby życia tego całego innego, oprócz właśnie życia YouTube'owego. I ciekawiło mnie to, co mi powie o innych zapachach, ale bardziej niż YouTube jednak czytałam blogi perfumowe. Czytałam blogi perfumowe dlatego, że wiecie, będąc mamą młodą mamą małych dzieci, nie miałam za bardzo czasu na to, aby oglądać YouTube'a. Bardziej miałam czas na to, żeby wieczorami czytać. Więc czytałam te blogi, rzeczywiście dużo, dużo, dużo tego potrafiłam pochłonąć i różnych blogów. Marcina Budzyka czytałam bloga, bardzo pamiętam wnikliwie, dopóki mnie zaczął nie irytować różnymi rzeczami, bo on ma strasznie inne podejście do różnych zapachów, aniżeli ja, więc potem kiedyś już sama uzmysłowiłam sobie, że jesteśmy bardzo różni, to chyba trochę przestałam go czytać. Bardzo często też czytając blogi i obserwując youtuberów i obserwując w ogóle opinie, odchodziłam od kogoś dlatego, kiedy czułam jakiś fałsz, kiedy czułam jakąś współpracę i tak dalej. I to jest bardzo trudne. Powiem Wam szczerze, że to jest bardzo trudne z perspektywy Was, obserwatorów, ale z perspektywy też nas, youtuberów, bo wiadomo, że my chcemy jakby być autentyczni, chcemy być wiarygodni, chcemy, aby wszystko, co zostanie tutaj powiedziane, co zostanie nagrane i co zostanie obejrzane przez Was, było po prostu prawdziwe. Ale z drugiej strony jest nam bardzo łatwo i wygodnie przyjmować paczki. Oczywiście te paczki robią nam różnicę, jeżeli chodzi o naszą pracę, bo jak wiecie, z YouTube'a nie ma żadnych nie wiadomo jakich kosmosów. Ja pierwszy rok, który nagrywałam, a nagrywałam, poświęcałam YouTube'owi 1,5 godziny dziennie, tak z zegarkiem na ręku. Praktycznie przez cały ten rok zarobiłam 6 tysięcy złotych, więc wyobraźcie sobie, że zarabiałam około tam 8 zł na godzinę chyba, więc to było naprawdę bardzo, bardzo mało.
No i wiedziałam o tym, że ten czas, który poświęcam, może mi się nigdy nie zwrócić. To nie było tak, że on może mi się po prostu kiedyś zwrócić z nawiązką i pewne to jest. Nie, nie. Wiedziałam o tym, że po prostu poświęcam ten czas dla samej siebie, dlatego, aby się więcej nauczyć, więcej pochłonąć zapachów, więcej zacząć nad tymi zapachami pracować, a w rezultacie dawałam Wam jakąś wiedzę, którą i tak przyswajałam, jakby będąc perfumiarą. Więc potrzebne mi było to do pracy, a przy okazji wychodził fajny materiał z tego. I powiem Wam szczerze, że podziwiam tych, którzy są tacy prawdziwi, autentyczni i którzy nie mówią za każdym razem och, ach. I sama próbowałam być na takim pograniczu, żeby mówić tylko o zapachach, o tych, o których naprawdę moje serce myśli dobrze. Więc ja sama jako subiektywne opinie myślałam tylko o tym, żeby po prostu być autentyczna i być wiarygodna i nigdy nie zafałszować. Bo wiecie, fałsz zawsze wcześniej czy później wyjdzie. Więc ja wiem o tym, że nasze opinie są zmienne i cały czas na przykład nie chcę aż tak pogrążać tych zapachów, tak na maksa pogrążać, bo czasem chcę ten zapach na nowo poznać i się okazuje, że on nie zasługiwał na takie, a nie inne tak traktowanie. Aczkolwiek staram się, bardzo się staram i mam nadzieję, że zawsze mi się to uda, że jednak opinia moja będzie najistotniejsza i nawet wtedy, kiedy dostanę jakąś paczkę perlową, to będę umiała powiedzieć Wam wprost, że ten zapach jest tylko i wyłącznie dla tych osób, które cenią zapachy plastikowe, słodkie, niesamowicie takie gęste, ulepne na przykład, tak? A nie dla wszystkich. Kupujcie fantastyczne pachnidło, będziecie zadowoleni. Nie, tak nie będzie. U mnie na kanale, obiecuję Wam, nigdy tak nie będzie. Więc pierwszą osobą, którą oglądałam, była Olfactoria, ale się rozgadałam na ten temat niesamowicie, tak? I kolejne pytanie. Kto ma na Ciebie największy wpływ? No właśnie, kto ma na mnie największy wpływ? Powiem Wam szczerze, że klienci. Największy ever wpływ mają na mnie klienci. Jak widzę, że kobiety reagują z ogromną, wręcz delikatnością na jakiś zapach i wychwalają go, czują się w tym zapachu kobieco, elegancko, to zaczynam się zastanawiać i myślę, może coś ze mną jest jednak nie tak. I testuję ten zapach na nowo, na nowo, na nowo. Odkrywam go jeszcze raz. Więc klienci, klienci, jeszcze raz klienci. Oczywiście zawsze, zawsze patrzę, co na ten temat mówią youtuberzy, którzy już ten zapach poznali wcześniej. W szczególności gdzieś tam angielskojęzyczni youtuberzy, bo oni mają dużo, dużo wcześniej dostęp do nowości. Ale nie biorę tego pod uwagę. Nigdy na przykład nie mam takiego czegoś, że jakiegoś youtubera oglądam i myślę sobie, a to już wiem, że to będzie fajne, bo on mówi, że to będzie fajne. To ja muszę sama jednak, nie mam takiego zaufania. Muszę sama poznać, muszę sama wiedzieć. Wiem na pewno, że mam inny, totalnie inny gust niż Kasia Miss Kate. O, jeżeli miałabym powiedzieć właśnie następne pytanie, kto najbardziej ma podobny gust do mnie, czwarte, to chyba najbardziej jednak podobny do mnie gust to ma Aneta z kanału. Love Anety, perfumowe Love Anety, tak? Powiem Wam szczerze, że obie mamy taką ogromną skłonność do słodziaków, do zapachów bardzo bogatych, bardzo wytwornych, bardzo takich sensualnych, takich drapieżnych, takich niesamowicie kobiecych. I obie rzeczywiście mamy podobne gusta perfumowe. Więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o podanie ręki komukolwiek, jeżeli chodzi o preferencje, to podałabym najbliżej, najszybciej Anecie. Kiedy zaczęłam nosić pierwsze perfumy? Ja ogólnie rzecz ujmując, na pewno o tym wiecie, pochodzę z takiego biedniejszego domu, więc nie miałam na pewno perfum jako nastolatka dla siebie, ale byłam konsultantką Avonu, więc nosiłam perfumy z Avonu z ogromną frajdą i się cieszyłam strasznie. Miałam perfumy Rare Gold, miałam perfumy Prowl, chyba tak się nazywały. Miałam oczywiście Persif, miałam takie fajne zapachy różowe, takie smukła butelka różowa i potem była też zielona, ona się nazywa chyba Celine,
Chyba coś takiego. Też je miałam bardzo dobre. Dobrze je wspominam, nawet mam wizję. Od razu gdzieś tam w Skorzędzinie jestem na biwaku i ten zapach właśnie mam na sobie. Więc takie zapachy nosiłam, jak byłam, jak dorastałam, a potem nosiłam białą pumę, długo, 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 prêt-à-porter. Długo nosiłam również zapachy od celebrytek. Bardzo długo nosiłam i bardzo dobrze sobie to jakoś tak wspominam i wizualizuję. Cindy Crawford, zapach Femin. Co ja bym dała, żeby ten zapach jeszcze raz mieć? Nie przepadałam za Celine Dion, ale bardzo lubiłam zapachy Naomi Campbell. Takie długie z pazurkiem. Nawet mam ten zapach jeszcze gdzieś, żeby sobie go czasem przypomnieć. Więc takie perfumy nosiłam. Dzisiaj jest dużo łatwiej. Kochani, dzisiaj jest dużo łatwiej, dlatego że Zara ma już fantastyczne zapachy. Zresztą odpowiedniki Chartier czy Fenty to są dla mnie tak na takiej samej półce perfumowej co właśnie Zara. Więc jeżeli dziewczyny nie mają pieniędzy, to mogą sobie kupić fajne pachnidło, dobrze zrobione, nawet fajnie konstruktywnie, też zbalansowane, takie niechemicznie wybrzmiewające i mogą ten zapach nosić. Nie mam nic przeciwko temu, dlatego że wiem o tym, że to nie daje nam i tak tego czegoś, tak? To nie jest tak, że to jest nieuczciwe. Według mnie to jest tak, że po prostu każdy z nas wie o tym, co w życiu dla niego jest istotne. Jeżeli jest dla Was istotny zapach i chcecie, aby ten zapach był oryginalny, był prawdziwy, był autentyczny, był z dobrych składników zrobiony, to po prostu odłożycie sobie na ten zapach i kupicie takie perfumy, jakie macie ochotę nosić. A jeżeli nie przywiązujecie do tego roli, wolicie zbierać na torebkę czy na fajne buty, albo po prostu życie Was kosztuje więcej niż jesteście w stanie sobie przeznaczyć na takie rzeczy dodatkowe jak perfumy, to jest naturalne. Dlaczego nie? Noście takie zapachy, jakie macie ochotę. Ja, jak mam taki świat perfumowy, po prostu na wyciągnięcie ręki, to traktuję to bardzo poważnie. Dlatego bardzo poważnie dobieram perfumy dla siebie i bardzo poważnie podchodzę do tematu, jaki zapach dzisiaj założę, bo to jest dla mnie bardzo ważne. To jest dla mnie niezmiernie ważne, bo ja z tym zapachem dumnie kroczę po świecie, po prostu. I mam z tego ogromnego fana. I tyle. Czy noszę perfumy do łóżka? Nie, nie noszę perfum do łóżka. Nie, 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 jeszcze raz nie. Nigdy po prysznicu, po wieczornej toalecie nie nakładam perfum. Nie noszę. Natomiast bardzo często to jest taki skutek uboczny tego mojego nagrywania, bo bardzo często pracuję tutaj wieczorem jeszcze i rzeczywiście mam na nadgarstku albo na całej ręce różne zapachy od góry do dołu, przeróżne. I mimo tego, że jestem po prysznicu, ten zapach cały czas gdzieś tam jeszcze na mnie jest, więc bywa i tak, że ten zapach do łóżka zabieram, ale nie nakładam je celowo, aby do łóżka je po prostu zabrać. Możesz zatrzymać tylko trzy zapachy, bez żadnego zastanowienia się. Powiedz, które? Przeczytałam szybciutko te pytania oczywiście, bo nie wiedziałam, czy mi się dobrze wydrukują, więc musiałam nawet je przeczytać, ale tak na szybciutko, bez żadnego zastanowienia się, od razu pomyślałam sobie o zapachu, który sobie tutaj koło siebie nawet przyniosłam, o zapachu tkliwych nihilistów. Już nieraz Wam mówiłam o tym zapachu, ja cały czas ten zapach kocham ponad wszystko, on mi się po prostu kojarzy z niezwykłością, z elegancją, ze zmysłowością, a jednocześnie z takim wyrafinowaniem, z taką pewnością siebie, z takim sukcesem życiowym. Ten zapach ma dla mnie ogromne znaczenie i ten zapach na pewno musiałabym zatrzymać. Na pewno. Musiałabym zatrzymać również i się tutaj naprawdę głęboko zastanawiam, czy Damę Biankę, czy Gran Ballo. Bo oba te zapachy mi się niezmiernie podobają. Oba są czyste, mimo tego, że są zupełnie różne. Chyba dzisiaj bliżej mojego sercu jest jednak Dama Bianka, więc zostawiłabym sobie Damę Biankę, zostawiłabym sobie tkliwych nihilistów. Daję sobie czas, słuchajcie, bo nie mam pojęcia, co powiem jako trzecie. I nie wiem, czy nie wróciłabym znów do tematu Eliena w wodzie toaletowej. Nie wiem, bo Mademoiselle straciła trochę w moich oczach. Ostatnio mam z nią niedobry stosunek. No, jest to trudne. Intense Cafe
Może bardziej intens kafe pasowałoby mi do tych dwóch zapachów. Właśnie, Montel intens kafe, dobra? Te trzy zapachy i zestawiamy. Wtedy mam na każdą okazję zapach. Na dzisiaj te trzy zapachy zestawiamy. Najgorsze perfumy, jakie wąchałaś? No i słuchajcie, właśnie przygotowuję teraz sobie perfumy na recenzję i testuję nowy zapach, który mnie tak irytuje i tak denerwuje i tak mnie osacza, że aż muszę o nim powiedzieć. Najnowszy Loewe. Loewe Anhesis. Zapach niezwykle świeży, zielony. Nawet wiecie co? Powiem Wam szczerze, nie mam ochoty go wąchać. Strasznie chemiczny, strasznie syntetyczny, strasznie taki cierpki i taki irytujący właśnie. Najgorszy, jaki ostatnio wąchałam. Czy lubisz zakupy w ciemno? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Lubię zakupy w ciemno. Zawsze robię zakupy w ciemno, jak przecież robię zakupy do perfumerii, czy też sprawdzam zapachy tutaj jako recenzent. Natomiast czy ja bym Wam to polecała? Nie. Nie. Ja nie polecam zakupów w ciemno. Jeżeli nie macie ochoty potem się bawić nawet sprzedaży i tak dalej, to jest szkoda czasu i pieniędzy po prostu. Dla mnie fajnie jest zapach wyobrazić sobie. Dla mnie zapach jest fajnie sobie zwizualizować. Staram się to tutaj robić, żebyście Wy ewentualnie mogli takie zakupy w ciemno poczynić. Ale ja nie wiem, czy mi to tak naprawdę wychodzi dobrze. Każda z nas ma inne poczucie piękna. Każdy z nas ma inne poczucie piękna. I poczucie również takiej estetyki zapachowej. Więc ja na przykład obrazując tkliwych nihilistów, mogę Wam tutaj o dwójce cały czas mowa, mogę Wam powiedzieć, że ten zapach jest niezwykle mokry, jest taki niezwykle niepokojący, jest taki gęsty, ale jednocześnie jest taki bardzo zielony i żywiczny, że on potrafi wybrzmieć tak intrygująco, ale jednocześnie słodko, jednocześnie tak troszkę pikantnie, jest też aromatyczny. Zobaczcie, i co Wy z tego możecie wywnioskować? Możecie wywnioskować, że Wam się on będzie podobał, czy nie? Nie do końca. Ale kiedy Wam powiem, że ten zapach będzie się podobał wszystkim mężczyznom, daję słowo, którzy kochają zapach na przykład Loewe 7, stary zapach Loewe 7, będzie się podobał wszystkim mężczyznom, którzy kochają zapach na przykład kochani Sauvage Elixir, czyli wetwerię przepięknie zblendowaną, podaną tak naprawdę luksusowo od Diora. Będzie się podobał wszystkim kobietom, które kochają zapachy takie nieszablonowe, ale nie słodkie. Nie słodkie, kochani. Właśnie tutaj się może nie podobać na przykład Anecie z kanału Perfumowe Love Anety. Może się ten zapach nie do końca spodobać, chociaż ją może zaintryguje, ale ona może nie być oczarowana tym zapachem. Tutaj nie wydaje mi się, że ten zapach był na tyle łatwy w obsłudze, żeby można było powiedzieć, że on się spodoba na przykład kobietom, które kochają La Vie Belle, czy Mademoiselle, czy też Good Girl, Caroline Herrera. On jest skomplikowany, on jest zalesisty, on jest taki, on jest trudny. Na pewno się spodoba wszystkim kobietom czy mężczyznom, którzy kochają nieszablonowe pachnidła. Na 100% się spodoba wszystkim, którzy kochają zapachy zadziorne, takie intrygujące, takie wszech, nie umiem słowa znaleźć, takie po prostu zapadające w pamięć. Na pewno się spodoba. No ale ja nie wiem, czy jestem w stanie tak Wam powiedzieć i tak Wam zwizualizować zapach, żebyście mogli kliknąć i kupić za chwilę ten zapach w ciemno. Nie wiem. Ja bym wolała go powąchać. Ale zawsze możecie kupić w ciemno i możecie potem być źli. Być źli na aromę, że aroma źle go zwizualizowała. I tyle. No trudno. Okej. Top 5 ulubionych składników perfum. No tak, 5 ulubionych składników do niedawna. Nienawidziłam róży w perfumach. Od kiedy poznałam różę od Rose Fatal, kocham tę właśnie różę. Lubię, kiedy składniki ze sobą współgrają, więc wiecie, róża, bym powiedziała, lubię róże, kocham róże, ale nienawidzę na przykład róży z Porter of the Lady. Nie lubię tej róży z Popory. Nie lubię takiej róży, takiej pudrowej, takiej starą, gdzieś tam ugniecioną. Nie lubię róży z Grasse. Nie lubię tej róży. Ale lubię róże na przykład konfiturową od Intense Cafe.
Taką lubię, uwielbiam. Uwielbiam kwiat pomarańczy, lubię, kiedy ta neroli jest takie gorzkie, ale nie lubię, jak jest za dużo jaśminu, ale na przykład Alien jaśminowy kocham. EDT, kocham. Ale nie lubię się z jaśminem na przykład w Addict. Także zobaczcie, to nie jest tak, że my mamy jakieś wizje, jakieś składników, które kochamy i będziemy ten zapach po prostu uwielbiać. Lubię na przykład bursztyn. I zakochałam się ostatnio w bursztynie z Weltona, Secret Amber, czy też Bois de Babylon. Uwielbiam ten bursztyn. Po prostu kocham się otulać takim bursztynem. Ale ja nie wiem, czy to jest składnik, który ja kocham ponad wszystko. Także to tak nie ma, że ulubiony składnik i już pędzimy z tym koksem. Lubię, jak jest z zapachu szafran. Uwielbiam, jak jest szafran w zapachu. Ale znam zapachy z szafranem, których konstrukcje z szafranu psują ten akord, według mnie. Trudno byłoby rzec jednym głosem, powiedzieć, jakie zapachy, jakie składniki lubię. Fakt faktem, jak czytam składniki, jak wiem o tym, że tam jest ten kwiat pomarańczy, to już czuję, że to tam będzie takie musujące brzmienie. Jak wiem o tym, że są cytrusy w otwarciu, a potem są jaśminy, to wiem o tym, że to też będzie na tyle zbalansowana ta słodycz jaśminów z tą taką cytrusowością otwarcia, że też może ten zapach mnie po prostu kupić. Więc trudno powiedzieć tak ostatecznie. Ale się dzisiaj rozgaduję. Najmniej lubiane składniki w perfumach. Chyba czegoś takiego nie ma, bo kocham każdy składnik w każdej proporcji. Lubię, jak jest nawet takie bardzo zawadiackie składniki, jak topola na przykład tutaj, prawda? Czy też jak takie drzewne, trawiaste, świeże. O, wiem już, którego składnika nie lubię. Nie lubię nut wodnych. Nie przepadam za nimi. Nie przepadam za takimi kalon nutami powietrznymi. Lubię ozonowe, mineralne. Lubię bardzo mineralne nuty, jak są w takich fajnych tonach, na przykład jak Hermes H24, czy też jak 724 od Francis Cartier Jean. Takie lubię. Ale nie lubię, wiecie, takich wodnie wybrzmiewających, to takich nie przepadam za nimi. Jaki wycofany zapach przywróciłabyś, gdybyś mogła? Który został wycofany z produkcji? Ojej, no chyba bym tą bajkę przywróciła. Mam ją w swojej kolekcji, nie mam jej tutaj oczywiście, mam ją schowaną, mam ją w swojej kolekcji, tą bajkę. Mam ją na blogu, prawda? Dzielę się z Wami mililitrami. Wiem o tym, że drogo wyceniłam te mililitry, ale ja, uwierzcie mi, też dużo zapłaciłam za tą butelkę. Ona mnie niezwykle rozczula. Ten zapach mnie tak rozczula, mnie tak w ogóle rozmarza, że po prostu lubię kapkę sobie psiknąć i ten zapach ponosi nadgarstko. Co jakiś czas to robię, jak mam tylko sposobność złapania flakonika. I powiem Wam szczerze, że ten zapach z największą przyjemnością bym przewróciła w takiej właśnie okazałej formie, jakiej był, czyli jakiej mam ja. Okej, kolejne pytanie, czy mam zapach Signatura? No wiecie już, że nie. Wiecie, że jestem w poszukiwaniu, wiecie, że trzy zapachy już powiedziałam, które. Signatury były w moim życiu, była to Mademoiselle, była to Prêt-à-Porter, było to Persif. Dzisiaj nie mam zapachu Signature, nie mam. Najlepsze perfumy dla płci przeciwnej. No i właśnie, tutaj ostatnio się zakochałam w zapachu Gozo, ale to nie jest zapach płci przeciwnej, bo ja też bardzo lubię. Sauvage Elixir chyba najbardziej cenię, jeżeli chodzi o jakość na mężczyznach. Stary Loewe 7, kocham ponad wszystko i fajnie, cieszę się, że mój mąż ma zapas. No i oczywiście muszę powiedzieć, że na pewno tkliwych nihilistów dla facetów też polecam, bo są po prostu niesamowite również odbiory tych zapachów na męskiej skórze. To wszystko zależy, oczywiście to wszystko zależy. Stronger With You bardzo lubię. Na facecie to jest taki zwykły, klasyczny słodziak, który zawsze tam gdzieś poprawia również nastrój. No i tyle, dobra? Okej? Okay? Lubię ten najnowszy One Million Royal. Przepiękny, naprawdę bardzo słodki, bardzo kuszący i bardzo apetyczny zapach. Taki idealny, idealnie zbalansowany. I to by było wszystko. 15 pytań. Bardzo dziękuję za to, że mnie obejrzeliście do samego końca. Było mi niezwykle miło się przenieść w takie, wiecie, totalnie inne miejsca w mojej głowie. Dziękuję pięknie.
Dziękuję za łapki w górę, dziękuję za oglądanie moich wideo. Dziękuję za subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to zróbcie to. Bardzo dziękuję. Polecam się na przyszłość i do usłyszenia. Pozdrawiam.